Mobilny USG działa jak normalny aparat USG, przy czym cała technologia ukryta jest w głowicy. Ta głowica przy pomocy kabla USB komunikuje się z ekranem, w którym w tym wypadku może być telefon komórkowy albo tablet. I ten obraz z głowicy USG przesyłany jest na ekran. Dzięki temu można uruchomić aplikację, która ten obraz przetwarza, która tym obrazem potrafi sterować, dostosowywać go do tego, żeby uwidocznić anatomię pacjenta w najlepszy możliwy sposób. Najbardziej precyzyjne badanie wykonuje się głowicą liniową o najwyższej częstotliwości. Wtedy głowica liniowa służy głównie do wykonywania badań narządów położonych powierzchownie, czyli tych, które są bezpośrednio pod skórą, i wtedy rzeczywiście możemy diagnozować zmiany czy patologie, których wielkość może wynosić nawet pojedyncze milimetry. To jest rozdzielczość dzisiaj ultrasonografii. Natomiast oczywiście w przypadku badań narządów położonych w głębi ciała wykorzystywane są już innego rodzaju głowice o nieco niższej częstotliwości, które umożliwiają penetrację fal ultradźwiękowych w głąb ciała pacjenta, ale wtedy też rozdzielczość takiego badania jest nieco niższa. W związku z tym tutaj, powiedzmy, mówimy o bardziej obrazowaniu całościowym organów znajdujących się wewnątrz ciała. USG to taka zmyślna maszyna, która zamienia prąd ze ściany na dźwięk, którego nie słyszymy, aby echo tego dźwięku, który wysyłamy do pacjenta i powraca do głowicy, pojawiło nam się na ekranie. Głowica ultrasonograficzna, to co lekarz trzyma w ręku, pełni rolę nadajnika i odbiornika. Wysyłamy falę ultradźwiękową w głąb ludzkiego ciała, ona do nas powraca i w palecie odcieni szarości widzimy to na ekranie. Nie udowodniono szkodliwego działania ultrasonografii, wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie badań diagnostycznych na pacjentów. Ultrasonografia jest tym niezwykłym badaniem obrazowym i na tym polega sukces tego badania w obecnych czasach, że jest to jedyne badanie, które jest właściwie pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutków na nasz organizm i doskonale wiemy o tym, że to badanie poza wyjątkowymi sytuacjami wczesnej ciąży może być wykonywane bez żadnych ograniczeń naszych pacjentów. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń co do częstotliwości wykonywania badań. Możemy to badanie wykonywać tak często, jak tylko wymaga tego pacjent. Zdarzają się sytuacje, kiedy moi pacjenci wymagają powtórzenia tego badania w odstępie kilkunastu godzin i absolutnie spokojnie i bezpiecznie możemy to badanie powtarzać.